Do 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 do. Ba da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Dum da dum 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 dum. Do do. Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam was na taki podwójny filmik, ale głównym tematem będzie wykonanie ciasta na piernik staropolski, na piernik długo dojrzewający. A druga część filmiku to będzie proste DIY. Pokażę wam taki myk, jak zrobić luksusowe, takie high-end, jak to mówiłam po angielsku, czyli takie naprawdę z najwyższej półki, eleganckie DIY, dosłownie 5-minutowe DIY, które każdy potrafi wykonać i można tym przyozdobić w bardzo nowoczesny i bardzo urokliwy sposób swój dom na święta. Także oglądajcie też drugą część. To jest taki przepis przedwojenny, mój rodzinny. Odziedziczyłam ten przepis po mojej babci i co roku robię ten piernik. Zobaczcie tutaj przebitkę ze zdjęcia tego piernika z poprzednich lat. Już nie pamiętam, który to był rok, czy poprzedni, czy jeszcze poprzedni, ale w każdym razie tak wygląda efekt końcowy. To jest duży piernik, sześciowarstwowy, z różnymi masami w środku. No i jest oczywiście przepyszny i taki, kochani, piernik może leżeć bardzo długo, można go trzymać i w sumie im jest dłużej, oczywiście już bez przesady tam, że ile, nie wiadomo ile miesięcy, ale im dłużej leży, tym się bardziej przegryza, jak to się mówi, jest przepyszny. No i kochani, niestety ten piernik trzeba zrobić 2 tygodnie przed świętami, dlatego teraz jest ostatni dzwonek, jakbyście chcieli. Ja go zrobiłam właśnie tuż teraz właśnie. Tych dniach i no tak 1,5 tygodnia to jest właśnie takie minimum, żeby on się zdążył ukisić, bo to jest ciasto ze staropolskiego przepisu z miodem, które musi tak jakby skisnąć, dlatego trzymamy go w takiej pokojowej, cieplejszej temperaturze pod przykryciem, najlepiej pod lnianą szmatką. Ja trzymam pod pokrywką, ale jak najbardziej można pod szmatką, właśnie w jakimś naczyniu, w garnku, no i ten piernik właśnie będzie się nam tam kisił. Kochani, przejdźmy teraz już do relacji, jak zrobić właśnie to ciasto na piernik. Drugą część tego zrobię przed Wigilią i zobaczycie to być może w filmiku, który się ukaże tuż przed Wigilią. Prawdopodobnie w dzień przed Wigilią, bo w Wigilię raczej nie będę kręcić i wstawiać filmu. Kochani, zapraszam już na tą relację i na ten przepis. Do tego pójdzie 0,5 kg miodu i 25 deko, czyli 250 g cukru pudru. Roztopić i to będzie ta płynna część piernika. Ten puder nie musi być przesiany, bo wiecie, to się tak czy inaczej rozpuści za chwilę. No i teraz 0,5 kg miodu. Ja tu mam kilo, ale dam więcej niż 0,5 kg, bo trochę mniej miałam cukru pudru, a wolę taki miodowy smak, jak ma piernik. Więc tak na oko daję ponad 0,5 słoika tego płynnego miodu jeszcze, bo widzę, że jeszcze nie poszło połowa. Na pewno będzie. No i to się teraz troszkę będzie sobie topiło, aż się takie zrobi bulgoczące i gładziutkie. No i będzie część płynna gotowa. Z przepisu wynika, że cały kilogram mąki. I wiecie co, do tego piernika nie będę przesiewać mąki, no bo to ciasto jest innego rodzaju, to nie ma sensu, tutaj to nie ma być biszkopt ani nic, co ma być takie puszyste od razu, więc po prostu mąka normalnie leci, normalna. Normalnie normalna. No i teraz dam przyprawy do piernika. To jest też kakao w tej przyprawie od razu, żeby dać taki kolor, wiecie, piernikowy po prostu. Soda oczyszczona. 3 deko. O, 3 deko. No to zobaczmy, ile jest w całym opakowaniu. Czyli 7 deko, czyli muszę dać mniej niż połowę. No będę trochę na oko to robiła, bez przesady z ważeniem tej sody. Mniej niż pół tego opakowania sobie zaraz wrzucę. I teraz ta soda. Oczywiście daję ją do mąki, bo suche składniki trzeba razem połączyć. I połączę sobie to taką moją
taką moją, takim mieszadłem. Nie wiem, jak to się nazywa. Ubijaczka. Jeszcze muszę wbić tu jajka. I w szklance mleka rozmieszać gałkę muszkatołową, jeszcze osobno. I spróbujemy profesjonalnie wrzucić jajko, czyli... O, powiedzmy. Powiedzmy, że to było profesjonalne. Wrzucam to do zlewu, bo później tu będę i tak czyścić. Zobaczymy, czy drugie się uda lepiej. Słabo je uderzyłam po prostu. O, teraz lepiej poszło. Nawet się nie rozwaliło żółtko. Tutaj wrzucam sobie rzeczy, kiedy gotuję. Później to sprzątam wszystko i od razu myję zlew, żeby był porządek fajny. No i teraz to pomieszam. I zobaczycie, jak już będę wlewać do tego te części, to mleko i te części będę dawać tą gałkę muszkatołową. Zobaczcie, startą, na świeżo, bo polecam Wam to samo, bo gałka muszkatołowa już starta, ma połowę tego aromatu, a takie kuleczki, zetrę ją na tarczę, to no i trwa to chwilę, fakt, ale jest zupełnie dużo lepszy aromat tej gałki. Tak. I tam było napisane, że około łyżka gałki tej muszkatołowej, więc myślę, że to już wystarczy. Starta i do mleczka leci. Trochę narozsypuję, ale i tak będę tu zaraz zamiatać, bo już nie chcę się tego z pustego w próżne przesypywać do mniejszego. Trochę to pomieszam jeszcze. Najpierw rozmieszam jajka z ciastem, a później to mleczko i na końcu tamte rozpuszczone składniki. Za chwilę będę to ugniatać ręką wszystko, bo nie będę się bawić cały czas takimi narzędziami, to trwa dużo dłużej. O, no, oczywiście wiedziałam, że powrócę u kuchni. Tak to mam. No i powiem Wam, że jedną ręką ciężko się robi ciasto. To jest praktycznie niemożliwe, a już na pewno nie bez ubrudzenia całej kuchni. Ale spróbujemy, spróbujemy. Zobaczymy, co z tego będzie. Mleko z gałką idzie teraz do ciasta. No i dobra, i teraz będę to już wyrabiać ręką czystą, zaznaczam. Wymieszam to z tym mlekiem, a potem zobaczycie już, jak wlewam tę wspaniałą, o, miksturę miodowo-masłowo-cukrową, która nawet mówiąc pachnie tak karmelem, że po prostu już jestem bardzo głodna przez to. Niesamowite. No i to jest taka miska po mojej babci, bardzo fajna, taka fajansowa, przedwojenna miska z rodziny naszej. Świetne. Konsystencja jest bardzo fajna. Ja w ogóle lubię urabiać ciasto. To jest takie przyjemne, takie zmysłowe odczucie urabiania. Aha, no i oczywiście już mi wypadło to część. Dobra, zaraz zobaczymy się dalej. No i tak, moi drodzy. Kilo mąki, szklanka mleka ze startą gałką, dwa całe jajka i mieszanka przypraw oraz 3 deko, czyli 30 gram sody oczyszczonej. Już są, no, powiedzmy, w pewnym etapie mieszania. A teraz wlejemy tutaj te składniki płynne. To już przez tego nie może być gorące, wrzące takie, wiecie, tuż po stopieniu. Trzeba to trochę przestudzić, tą masę. No i pięknie sobie wypływa. W przepisie mojej babci od cioci Iry, niestety obie już nie żyją, więc mi nie doradzą, było napisane, żeby zostawić to w tym garnku, w którym to się gotuje. Ale wiecie co? Nie, jednak ja tego nie zrobię, bo po prostu nie mam gdzie takiego dużego garnka trzymać. To po pierwsze. Zrobię z tego taką kulę i później wsadzę to do osobnej miski, do czystej miski. Także tylko to ciasto będzie tam sobie przykryte dojrzewać, a te garnki umyję i będzie już porządek, bo po prostu trzeba mieć wielką kuchnię, żeby to trzymać. Jeszcze to musi być w ciepłym miejscu, więc ja to będę trzymać tam, na górze, przykryte ściereczką, przykryte jeszcze od góry czymś. No, a nie ma tam miejsca, żeby trzymać ogromny czarny garnek. No i teraz cała fajna robota to jest ugniatanie tego cudownego piernika. To jest bardzo przyjemne, naprawdę. To jest takie mięciutkie i pachnie karmelem, takim maślanym karmelem, bo tu jest bardzo dużo masła. I wiecie co, ja daję masło bez laktozy i mleko bez laktozy, bo ja nie mogę za bardzo spożywać laktozy. Znaczy nic mi się nie dzieje takiego spektakularnego, ale unikam, bo no po prostu mój żołądek tego nie lubi. Moje trawienie tego nie lubi. No i to jest już wypróbowane. Jak najbardziej masło i
mleko bez laktozy się nadają. W zeszłym roku już robiłam z masłem bez laktozy, nie z mlekiem. A w ogóle w zeszłym roku robiłam to, słuchajcie, z mąki tortowej orkiszowej. Jest taka bardziej beżowa niż zwykła i ma dużo mniej glutenu, ale wyszło cudownie po prostu, bo to jest też mąka tak jakby biała, tylko z tej bardziej zdrowej odmiany, tej starej odmiany pszenicy i było rewelacyjne, ale w tym roku po prostu nie zdążyłam jechać, bo u nas nie ma tej mąki, musiałabym jechać po nią do dyskontu, do specjalnego sklepu albo do Carrefoura, który mam daleko. No więc w tym roku zwykła mąka tortowa, niestety pszenna, ale konsystencja jak na razie jest cudowna, mięciutka taka, no ale ma z tego wyjść kula, więc mam nadzieję, że wyjdzie. A wiecie co, to po chwili, bo to było lekko ciepłe, takie ciepławe jeszcze. Jak będzie to całkiem chłodne, to stężeje i nie będzie takie aż płynne, więc też jak to całkiem wymieszam i trochę to odstoi, to się zrobi takie gęstsze i wtedy twardsze i ja to wtedy uformuję w taką fajną gładką jakby kulę, takie jajo i złożę sobie do wysiadywania na kredensie. No i widzicie, kochani, jest. Wsadziłam go do wazy. Ta waza ma fajny rozmiar, bo po prostu jest nie za duża, a mieści się idealnie to ciasto w niej. Trochę przesypałam mąką. Na dno wazy też dałam mąkę. No i robię to tak ściśle, żeby ono sobie tak w takiej kupce dosyć zbitej leżało. O. No i teraz właściwie to przykryję tylko pokrywką. Stwierdziłam, że nie będę dawać już szmatki, bo to troszeczkę i tak obeschnie z wierzchu, ale to nic nie szkodzi, bo później się to jeszcze wyrobi przed upieczeniem. No i wiecie co, potem się to będzie dzieliło na placki, które się będzie osobno piekło i te placki się później przekłada różnymi masami, to już Wam pokażę w kolejnym filmiku, gdzie będę już piekła przed samą Wigilią ten piernik, także pewnie zobaczycie go w święta. No i sobie już ładnie czeka wśród dzbanków i za jakieś 2 tygodnie zostanie zamieniony w przepiękne, ozdobne ciasto z różnymi masami i polane czekoladą i ozdobione. Kochani, mam nadzieję, że się Wam podobała moja relacja zrobienia ciasta piernikowego. Zachęcam Was do zrobienia, to jest frajda, naprawdę. Później dekorowanie tego piernika to jest też całkiem fajna zabawa. Jest trochę z tym roboty, no trzeba przyznać. Ale jeżeli ktoś tak jak ja nie robi całej Wigilii, a robi tylko ciasta, no to zachęcam Was, bo będzie warto na pewno. Kochani, druga część to właśnie moje zakupy takie ozdobne. Zobaczcie, kupiłam w Lumpeksie oczywiście taki skądinąd nowy koszyczek z filcu z przepięknym takim motywem pierniczka. Zobaczcie. Ostatnio jestem zakochana w tych motywach piernikowych. Może widzieliście już tą rękawicę, co zrobiłam z brązowego polaru właśnie w formie ludzika piernikowego. No i właśnie udało mi się kupić ten koszyczek i już w następnym odcinku pokażę Wam inspirację prezentową. Jak można przygotować dla kogoś taki świąteczny koszyczek z prezentem tematycznym. Bo to jest też bardzo fajny motyw i bardzo fajna rzecz, żeby przygotować prezent tak spersonalizowany i zrobić taki koszyczek tematyczny dla kogoś na gwiazdkę. Także pokażę Wam to w następnym odcinku. Tymczasem zobaczcie, jeszcze przy okazji pokażę Wam przepiękne ozdoby, jakie kupiłam w Lumpeksie po złotówce. Zobaczcie, takie markowe, bo tutaj nawet jest o, marka, bombki. One mają nawet takie sygnaturki tutaj metalowe. Przepiękne, są białe z takimi namalowanymi ręcznie srebrnymi kropkami. Bardzo mi się podobają i chyba dam je na tą choinkę, bo ona jest taka biała u mnie. Kupiłam też jedną taką bombkę, szklaną, też malowaną w takie śliczne, srebrne gwiazdki. Też bardzo mi się podoba. I kupiłam jeszcze ozdobę na moją dużą choinkę na dole, która wygląda tak, jest z takiego aksamitu, oklejana takimi złotymi taśmami jakby i tutaj ma zawieszki z pereł, z takich, nie z perełek, z takich koralików błyszczących. I też bardzo, bardzo mi się podoba ta ozdoba, jest super. No a tymczasem, co Wam chcę pokazać dzisiaj tak najbardziej, jak chodzi o te eko wskazówki, to jest ozdoba z tiulu. Ostatnio Wam kiedyś tam pokazywałam, że kupiłam taki kawał tiulu, dosyć duży i już robiliśmy DIY w szkole z tego tiulu. No i zobaczcie, to jest tiul jasno-niebieski, widać to jak się go tak złoży. I taki kawałek tiulu jak ja tutaj mam,
wystarczy na całą taką ozdobę jedną, bo to się tnie na paski. I teraz zobaczcie sobie, bo pokażę Wam tam, jak bardzo prosto właśnie wykonać taki piękny pompon z tiulu. Zobaczcie, zrobiłam taką ozdobę. Za chwilę Wam pokażę na końcu też przebitki zdjęciowe tej ozdoby, która już stoi. Tą latarenkę miałam, już dawno ją mam, trzymam w niej też świeczkę, ona też stała u mnie na tarasie, jeśli oglądaliście w lecie, to widzieliście, że na tarasie było właśnie zawsze w kącie, gdzieś tam na stoliczku stała ta latarenka ze świeczką w środku. Tymczasem teraz wsadziłam do niej pompon, przypięłam tutaj też taką ozdobę z pomponem ptaszka, no bo ptaszek pasuje tematycznie do klatki, on jest przepiękny taki, z piórek, taki brokatowy w kolorze niebieskim. W środku jest mniejszy pompon, który przysłania, wiecie, te baterie od tych lampek, które są w środku. No i moim zdaniem to jest prześliczna ozdoba, na przykład na stół świąteczny, na ławę, na komodę jakąś. Bardzo elegancka, można to postawić na oknie, na parapecie, powiesić sobie można, jeżeli macie gdzie powiesić coś takiego. U mnie to na razie stoi na stole, być może będzie sobie później zdobiło łazienkę świątecznie. No w każdym razie ja jestem zachwycona tą ozdobą, no i to jest taka ozdoba w stylu luksusowym, takim glamour. Bardzo prosta do wykonania, już Wam teraz mówię, jak taką ozdobę wykonać. Zobaczcie, tutaj zaczynają się przebitki zdjęciowe. Mam najpierw ten tiul, dokładnie taki jak tutaj był. Przecinam go na pół, na dwa takie długie pasy. I teraz będzie potrzebny kawałek tektury takiej wielkości, jakiej później będziecie mieć promień jakby tego naszego pompona. Czyli możecie sobie zrobić duży, jeżeli macie dużo tego tiulu, to możecie sobie zrobić duży pompon i wtedy większy kawałek, szerszy kawałek tektury i po prostu, słuchajcie, bierzemy ten tiul, zwijamy w ręku go, tak? Robimy z niego taki sznurek jakby i nawijamy go naokoło tej tektury. Później jak nawiniemy już cały tiul, ja tutaj dwa osobne kawałki nawinęłam, nie ma znaczenia, czy to jest w jednym, czy w kilku kawałkach, ale tak wąsko to owijamy na środku. Później wiążemy z jednej strony na dole, czyli z jednej strony tej tekturki wsadzamy sobie sznurek, czy też kawałkiem tego tiulu można związać, takim wąskim. Wiążemy to i przecinamy tą drugą część, drugą stronę. Jakby po zdjęciu tego oczywiście z tej tekturki, bo tak tą tekturkę można sobie po prostu zgiąć w rękach i wyciągnąć. Przecinamy górę tego pompona, rozczapiżamy oczywiście cały ten tiul, tak żeby on był równomiernie we wszystkie strony i teraz trzeba go przyciąć, bo on będzie taki rosochaty, chyba że Wam taki rosochaty nierówny podoba, ale można po prostu go złożyć w kilka różnych stron i poprzycinać w kształt kuli, tak żeby był taki ładny, równiutki, no i wychodzi nam taki piękny pompon. Słuchajcie, takim pomponem można nie tylko ozdobić stroik. Taki pompon możecie sobie zrobić duży na przykład, albo zrobić sobie w różnych kolorach pasujących Wam i po prostu sobie powiesić jako dekorację, nawet stałą dekorację swojego wnętrza, bo to jest bardzo urokliwe i takie nowoczesne. I słuchajcie, na przykład ja sobie taki drugi pompon zamierzam zrobić i dać jako tutaj zwieńczenie tej choinki, bo on mi tu pasuje, to jest błękit i tu mam błękitne ściany i to będzie przepięknie wyglądało według mnie. No i tak samo widziałam coś takiego, że ktoś po prostu owinął te małe lampeczki, takie jak ja mam tutaj w tej latarence, wokół tego pompona, takiego dużego pompona naprawdę. No i to też może służyć jako taka lampa nastrojowa w pokoju. To jest naprawdę bardzo proste, słuchajcie, nie kłamię, to dosłownie trwa 5 minut zrobienie tego. No, a taki tiul nawet już w takiej większej szerokości gotowy można oczywiście kupić też w pasmanterii i to nie są drogie rzeczy, naprawdę. No ja kupiłam cały taki wielki zwój za 2 zł, więc to w ogóle było jak za darmo, no i wszystkie inne rzeczy miałam w domu, więc nic mnie nie kosztowała ta dekoracja i tak jak mówię, uważam, że to jest prześwietne, a w następnym odcinku pokażę Wam też, jak upgrade'ować, czyli jak ze starej, takiej brzydkiej, burej, już niemodnej girlandy ze sztucznej choinki zrobić taką super ładną w stylu amerykańskim.
też za praktycznie 0 zł, za cenę białej farbki i posiadanie nożyczek. Także będę Wam pokazywać takie eko DIY w każdym filmiku, żebyście mogli sobie zrobić coś z niczego, zamiast wydawać na to kasę i zamiast zaśmiecać świat. I naprawdę możecie zrobić dużo lepsze rzeczy niż te, co możecie kupić w różnych sklepach i w sieciówkach. Także kochani, serdecznie Wam polecam zrobienie tej dekoracji. Oczywiście możecie w dowolnych świątecznych kolorach to zrobić. Ja chciałam niebieską, no i poza tym miałam tiul w tym kolorze. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, rozdanie. Słuchajcie, czekałam jeszcze do dzisiaj z tym rozdaniem i w filmiku czwartkowym, czyli to będą stylizacje świąteczne, które już też przygotowuję, już zobaczycie wyniki rozdania świątecznego, czyli wyniki rozdania tych ekokosmetyków. I postanowiłam jeszcze przydzielić dwie mniejsze nagrody. To będzie taka główna wylosowana, jeszcze wylosuję dwie osoby, które dostaną ekomydełka ręcznie robione. Takie, wiecie, takie świąteczne, w opakowaniach świątecznych, jako takie prezenciki. Także będą w sumie trzy osoby wylosowane. Główna i dwie takie dodatkowe nagrody. Bo stwierdziłam, że chcę jednak, żeby to było takie super świąteczne. Dobra, kochani, no to żegnam się już z Wami teraz. Bardzo mi miło było dla Was to robić i pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia za 2 dni. Cześć! Pozdrawiam Wolkan.